wiem na pewno, że od roku 82 sklep prowadziła moja mama, a z tego co wiem, również w tym miejscu w latach 50. no praktycznie cały czas przez te 50-60 lat jest to sklep obuwniczy. Najlepiej zmierzyć, bo to te numeracje są różne. Tęgość jest też ważna. I bardziej na rzepę czy na sznurówkę? Także trochę by było wzorów, jest w czym wybierać. Moja mama zawsze się śmieje, właśnie zawsze nam powtarza przy okazji jakichś tam rodzinnych spotkań, że te buty to sprzedawała za karę, a historia jest taka, że jeszcze ucząc się w szkole handlowej przechodzili jak gdyby przez wszystkie branże i branża właśnie obuwnicza wydawała się najmniej ciekawą branżą, taką nudną, i tą właśnie branżę pozwoliła sobie opuścić. No i tak jak gdyby rzeczywiście życie, los sprawił, że sprzedawała właśnie buty. Ja akurat wtedy uczyłam się w szkole średniej i często, ponieważ to było tutaj niedaleko, w związku z czym często po szkole zaglądałam tutaj do niej w drodze do domu. Czyli jak gdyby troszeczkę też nasiąkałam już w tym momencie, chociaż wtedy zupełnie nie myślałam o tym, że tutaj kiedyś przyjdzie, że będę część swojego życia jak gdyby poświęcać i będę jak gdyby kontynuować rodzinną tradycję. I teraz znowu jesteśmy archaiczni, bo nigdzie już praktycznie nie ma takiej sprzedaży przez lady. Wszędzie są samoobsługowe sklepy. Ale kwestia jest tego rodzaju, że uświadomiłam sobie, że właśnie najwięcej zniknęło sklepów w tej branży obuwniczych. I nagle ten właśnie mój sklep stał się chyba jedynym, najdłużej prowadzonym sklepem w tym samym miejscu, gdzie ta branża po prostu istnieje od początku. Tydzień bliskości to impreza skierowana do rodzin z małymi dziećmi, do rodziców oczekujących dzieci. Ta impreza odbywa się na całym świecie pod nazwą Międzynarodowy Tydzień Bliskości. Odbywa się również w Polsce, w tych największych, najważniejszych miastach w Polsce. Impreza polega głównie na tym, by jak najbardziej popularyzować ideę bliskości, ideę noszenia dzieci w chustach, ale też warsztaty ekologiczne i te idee ekologiczne. Będziemy budować nasz wymarzony dom. Mamy tutaj różne materiały, takie kolorowe. A nie powiesz, co robisz? Nie, bo jeszcze musisz zbudować. Musisz jeszcze zbudować, dobrze. No, fajnie to wygląda. Ale to będzie fajny dom. Budujesz dom dla kosmity, tak? A ty jak się bawisz? Robisz ścianę. Krakowski Tydzień Bliskości organizowany jest przez dwie instytucje. To jest Klub Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida oraz portal ekorodzice.pl. Kopciuszek był tak szczęśliwy, że nie zauważył, jak minął wieczór. Gdy usłyszał zegar wybijający północ, w pośpiechu zaczął uciekać i zgubił na schodach... Pantofelek. Kryształowy pantofelek. Kryształowy? No taki albo piękny, tyłkowy. Tak delikatnie zrobiony, jak z kryształu. Czy na tym obrazku już ma zgubiony, czy jeszcze jest w budkach? Zgubiony. Raz, dwa, trzy, zamienimy się w książkę. Tak. Chodź, tu mi się może przydać, Filip. Ja teraz zobaczę, która książka jest o czym. Proszę bardzo, o czym jest ta książka? Świętej Królewnie. O, jaka piękna książka, muszę wszystkie przeczytać. A ta książka o czym jest? O ninja.
O ninja, ale super biblioteka! Do jednych z najbardziej uroczystych dni w roku szkolnym należy Dzień Edukacji. Szanowni Państwo, dzisiaj, podobnie jak co dzień, naprzeciw siebie staną nauczyciele i uczniowie. Uwaga, uwaga, czas na pierwsze starcie. Ile w szkole jest uczennic o imieniu Paulina? Liczymy. Nie jest to niestety Paulina, w jednej klasie. Jest 20. Prosimy o odpowiedź. Nauczyciele? 15 Paulin. Uczniowie? Poprawna odpowiedź to 10. Ile ocen bardzo dobrych postawili nauczyciele 16 uczniom tego liceum we wrześniu 2012? O ja nie mam. Żadnych. Zaraz. Ja mam jeden. Ja pamiętam jeden. Może dwie. Ja mam dwie. Ostatnie sekundy. Długopis plus. Proszę o odpowiedź uczniów. 25. Okej. Nauczyciele? 30.